Dzisiaj, moi kochani, wam pokażę nowego, ultra realistycznego Minecrafta. W dzisiejszym odcinku będziemy równali z ziemią wioskę villagerów. Przy okazji przetestujemy sobie nowe mody, które grałem do gry. Jeżeli lubicie ostre dymy, to zostawcie łapeczki w górę, a teraz zapraszam do oglądania. Witam was, moi kochani, w ultra realistycznym Minecrafcie. Spójrzcie tylko, jak to przekozacko wygląda. Zainstalowałem nawet jetpack, żebyście mogli sobie podglądnąć, jak ta mapa kozacko z góry wygląda. Moi kochani, na 10 tysięcy łapek pod tym filmem nagrywam kolejną kozacką mapkę w teardown, ale zrobioną na wzór Minecrafta. O, pani krówko. Ciekawe, czy mogę panią uderzyć. Bum! Bum! Co jest? Została jej tylko czaszka! Co jest? Ja nie wiedziałem, że krowa pod spodem ma czaszkę w Minecrafcie. Bum! Bum! Na pół ją przetnijmy. Ciach! 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 Zostały żebra! Ale to jest mocne! Wow! Spójrzcie na to! Posypała się totalnie. Okej. Okay. Czy możemy budować w tym Minecrafcie? No jasne, że tak. Spójrzcie, mamy rączkę. Mamy tu też latareczkę. O, idzie villager. Odetniemy mu drogę. Pek, pek, pek. Pek, 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 pek. Zobaczcie, on nie może wyjść. Jest taki na tyle głupi, że się męczy. Czekajcie, czekajcie. Jeszcze raz. Zmienimy mu... O, 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 o. Na kamienną. Ciekawe, czy przez kamienną przejdzie. Pek i pek. Woo! Normalnie on jest twardy. Idzie jak taran. No to teraz może weźmy sobie mieczyk i zobaczmy, czy z mieczyka jesteśmy w stanie rozwalić cegłę. Boom. Bum. Nie spodziewałem się tego, że nie będziemy mogli z miecza rozwalić. A dirta? Ciach, ciach. Jak się kozacko dirt sypie. Spójrzcie. Bum. 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 Zarąbiste. O kurczę, jakby tak wyglądał prawdziwy Minecraft, byłoby mocno. Dobra. Mam tutaj też taką fajną broń, którą sobie za chwileczkę przetestujemy. Gdzie to jest? To jest light katana. Skatany villagera. 3, 2, 1. Bum. 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 I nie ma głowy. Ale wiksa! Co jest? Ja dziękuję, spójrzcie! Z niego nic nie zostało! Ta katana jest za mocna! Ciach, 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 ciach. I ona się niczego się trzyma. Bum! Spada! Ale bajer! Mocne to jest! Młot Tora! Bum! Bum! Spójrzcie na to, moi drodzy! Młot Tora rzucam w niebo. I teraz go przyciągam. Młot Tora kontra villager! Bum! Urwało mu głowę. Poczekajcie, postaramy się zakopać pod ziemię. Okej, okay, przegiąłem. Czyli rozumiem, że mogę walić z pioruna. Uwaga, chata minecraftowa kontra piorun Tora. Bum. Jaka dziura w dachu, czy wy to widzicie? Co jest? Ale dymy. Aż mam lagi. Przez tego domu nic nie zostanie. Mega mocne, wow. Moi drodzy, odpaliłem drugą mapkę. Taki bardziej futurystyczny Minecraft. I uwaga, spójrzcie, jak to wygląda kozacko. Są jakieś samochodziki, są jakieś budynki. Jest jakiś wielki blok. Mamy też pasące się krowy i villagera, który ich pilnuje, dobra. Co my tutaj mamy? Kolejny jakiś budyneczek. O! Jest i kolejny villager, który ma kurczaki, które, co one? Się wywróciły czy jedzą? To jest, najwyraźniej się wypięły tyłkiem, tak czy siak. Dobra. Zwiedźmy sobie jeszcze ten budynek, bo wygląda naprawdę mega kozacko, jest przeogromny. Pa, pa, ra, pa, pa. Co my tutaj mamy? Uuu, piecyki, dobra. Czy mogę taki piecyk rozwalić? Z miecza nie mogę, no dobra. Czyli rozwalmy z czegoś innego. Czy mogę to posprayować? Mogę posprayować, ale kozak, patrzcie na to. F, A, R, L. Tu był! A czy mogę pomazać? Też mogę. Czy taki piec mogę zgasić? Nie mogę go zgasić, okej. Okay. Z czego tutaj przyfasolić? Żeby za mocno nie rozwalić. Skatany. Pocięty. Pocięty. Wow, ale że z niego się lawa nie wylewa? Co jest? Dobra, zniszczyłem to. Czy mogę to zniszczyć? Mogę. Okej, okay, poniszczone. Biblioteczka. Ciach, 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 ciach. Poćwiartowana. Crafting table. Crafting table kontra młot Tora. Boom. Wyobrażacie sobie tak mi skliknąć. I mamy tę skrzynkę, mogę ją otworzyć? Mogę, spójrzcie na to! Wyrzuciłem z młotem Tora, mogę podrzucać różne rzeczy i wszystko wyleciało przez okno, wow! O! I czy coś jest w środku, są diamenty? Nie ma! No dobra, idziemy na górę zobaczyć. Jak ja wlatuję po schodach na jetpacku. O, ale łatwo! I jesteśmy na samej górze. Woohoo! Ej, fajnie to wygląda, możemy jeszcze wlecieć wyżej? Wlećmy! Teraz jesteśmy na samej górze. O! Tutaj jest balkon! Spójrzcie! Parasole zrobione z łóżek. Kozak. Bum! 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 Bum!
Jest i samochód. Jest i zombiak! Ale go namierzyłem. No to teraz przegiąłem. Samochód. Boom. Nic z niego nie zostało. Kolejny zombiak. Dobra. Ta broń jest ultramocna. Czy jeszcze jakiś jest zombiak na horyzoncie, żeby go tutaj rozwalić? Nie ma. Chyba, że tylko ten. Czy ja mogę na przykład go podnieść z czegoś? O! To jest kozacka broń. Spójrzcie na to. Dzięki tej broni możemy podnosić różne elementy. Jest i pan zombiak. Jak się wyjaśnia zombiaki w nowym Minecrafcie? W ten sposób. Musicie się ustawić między samochodem a budynkiem i robić tak. Boom! 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 I zostają z nich tylko nóżki. A nóżki później robicie siu! I poleciały gdzieś tam w szybę. I wywalają okno. Dobra, znajdźmy jeszcze jakiegoś zombiaka. Jest i zombiaczek. Chodź tutaj, wariaciku. Uwaga. Podrzucamy zombiaczka. Chodź, 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 chodź. O kurczę, nóżki połamał. Robimy tak. O, dobra. Jednak się z tym już nic nie da zrobić. Jeszcze raz. Weźmy tego zombiaka. Spokojnie, panie zombiak. Przelecimy się na spacer. Bierzecie pana zombiaka na samą górę. I walicie nim o glebę. Bum! Co z niego zostało? O kurde. Tutaj nie ma co zbierać. Czy mogę podnieść taki samochód? Mogę. Woohoo! Nawet nie wiem, gdzie on poleciał. Jest jeszcze druga metoda wyjaśniania zombiaka. Łapiemy takiego delikwenta. Podrzucamy do góry. Bum, bum, bum! I się rozsypuje w powietrzu. Jeszcze raz. Łapiemy zombiaka. Podrzucamy go teraz. Wysoko. Gdzie jest minigun? Gdzie jest minigun? To. I się rozsypał, zobaczcie. Tylko czaszka jego została. Bo. Ja dziękuję, nowy sposób na rąbanie drewna. Minigun. Mega mocno to wygląda. Moi kochani, zrobimy sobie teraz zadymę. Podłożymy TNT pod cały ten budynek, a później go wysadzimy. To będą dymy. TNT zostało podłożone dosłownie wszędzie. Mamy tej naszej jakby kuchni, tutaj na korytarzu. No i ostatnie TNT daje na sam środeczek. Koło też zostało podłożone. No mam nadzieję, że to zadziała. Teraz wszyscy stawiają łapeczkę w górę, a my wysadzamy ten budynek w powietrze. 3, 2, 1. Bum! Co jest lagi potężne? Spójrzcie na to! Przegiąłem! Normalnie gierka aż nie ogarnęła tej eksplozji. Budynek się sypie cały. Ale chociaż mamy efekt w zwolnionym tempie, jak to się sypie. Nie trzeba było tego zwalniać. Nie spodziewałem się, że to będzie aż tak obciążające dla tej gry. Co jest? Nie no, ta gra nie ogarnęła! Patrzcie, co się dzieje! Jednym słowem przegięliśmy pałę. Najlepsze zostawiłem na koniec. Minecraftowa wioska kontra tornado. Uwaga! Wow! Wow, zobaczcie! Co się dzieje? Zobaczcie, jak to znika! Ale czad! Nie, mnie też wciągnęło! Puść mnie, puść mnie, puść mnie! Nie no, jesteśmy w centrum oka cyklona. Wypuść mnie! Dobra, dobra. No powiem wam, że wyglądało to epicko. Zróbmy to samo, ale właśnie gdzieś w tym miejscu. Patrzcie na to. Tornado kontra wioska. Jeszcze raz. No przegiąłem, bo znowu wpadłem do środka. Nie! Tu po prostu nic nie zostaje. Kilow nawet minecraftowy jakiś lata. Ale rozpierducha. Miecze, wszystko naraz. Siekiery. O kurcze, spójrzcie. Z tej wioski prawie nic nie zostało. Gdzie jest ten dom? Dokopaliśmy się aż do bedroku. Kurde, ale wiksa. Dobra, to teraz, moi drodzy. Mówiłem, że to było najlepsze. Żartowałem. To jest najlepsze. Minecraftowa wioska kontra asteroida. 3, 2, 1, boom! Lecimy! Pierw na samą górę. Obracamy się i przez te wszystkie chatki. Boom! 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 No, nie ma co gadać, przegiąłem. Aż gierkę zlagowało. Moi drodzy, jeżeli wytrwaliście do samego końca, napiszcie w komentarzu, ale rozpierducha, to przypnę ci serduszko. No i jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, to zostawiajcie 10 tysięcy łapek i nagrywamy kolejny odcinek Minecraft Teardown na różnych modach. Na dzisiaj to było tyle, trzymajcie się, hej!